Mamy kolejny dzień, wyspaliśmy się, nawet całkiem przyjemnie się spało. Pierwszy raz spaliśmy na autostradzie we Francji. Pierwszy raz w ogóle w życiu, bo się zawsze baliśmy takich sytuacji, bo podobno są włamania. Ale przez to, że nie ma nikogo na drogach, nikt się na nie włamał to raz, a dwa było totalnie cicho, bo ptaki śpiewały i była cisza, spokój. Teraz jesteśmy na wylewce, wylewamy wodę, żeby nie wozić i żeby nie obciążać samochodu i żeby mniej przez to spalało. Na stacjach benzynowych zauważyłem, na wszystkich stacjach benzynowych w Francji są wylewki. Przynajmniej na autostradzie, więc jest to duży plus. No, Kasia robi kawkę, siadanko jemy szybkie i jedziemy. Teraz wypełniam te karty, które dostaliśmy wczoraj na granicy, które nas jakby zaświadczają o powodzie naszego poruszania się. Powinniśmy mieć tą kartę wydrukowaną ze sobą. Na szczęście celnicy mieli, ci panowie, którzy nas sprawdzali, policjanci właściwie, bo my tego nie wydrukowaliśmy, bo nigdzie nie znaleźliśmy tej informacji. W każdym bądź razie powinniśmy mieć jedną taką kartkę na dzień. My dostaliśmy tylko po jednej, co równa się z tym, że mamy tylko jeden dzień na to, żeby przejechać Francję. No i czekaliśmy wczoraj, ponieważ wczoraj przejechaliśmy dosłownie przez 5 minut do pierwszej stacji, więc nie wypełniliśmy. No i teraz wpisuję dzisiejszą datę, która jest bodajże 3 kwietnia. No, nie mogę się pomylić, muszę to sprawdzić. Zrujnują nas po prostu. A tutaj teraz czeka na nas policja. Jak widzieliście, policja nie kontrolowała nas w ogóle. To jest, przejechaliśmy dość sporo kilometrów we Francji. Jesteśmy prawie cały dzień na drodze. Widzieliśmy dwie kontrole. Na jednej nas zatrzymali i zapytali się, skąd jedziemy. Powiedzieliśmy, że z Portugalii. Z Portugalii to jedźcie dalej, nie bez żadnego problemu. No a ci panowie byli na telefonach i nawet nie zatrzymali nas nawet na chwilę. Jedziemy. Baliśmy się, że będzie strasznie dużo kontroli, a nic nie ma. Natomiast cena autostrady w Francji to jest po prostu zbrodnia. To jest coś strasznego. Sacre bleu. Co chwileczkę się zatrzymujemy, co chwilę są bramki. No ja już nie wiem, ile wydaliśmy, ale to będzie się na to odbijać długo, podejrzewam. No ale nie ma innego wyjścia. Hello. No, English? Yes. We are going to Poland. To Poland? Home, yes, yeah. Home. Okay, your passport? Mm-hmm. Yeah. Can you show me the other one? This is camper. Two people? Yes. Yes. Nothing camper, inside? Nothing. Like camper van. Huh? This is camper. So okay. There is not. Goodbye. Okay. Dankeschön. Coś to? Nie mają budek, muszą siedzieć w autach. No.
Dzień dobry, guten morgen, jesteśmy w Niemczech. Przejechaliśmy do Niemiec, jak widzieliście, wjazd był bardzo prosty. Po prostu wjechaliśmy, zapytali się, gdzie jedziemy, powiedzieliśmy do domu, to jedźcie. Przyjechaliśmy, zapasowaliśmy przez chwilę, czy próbowaliśmy zasnąć na stacji benzynowej, ale strasznie dudniły tiry, bo były włączone, silniki miały. Chyba się grzali panowie. Więc przyjechaliśmy pod Aldika, jesteśmy w Aldim i już byłem na zakupach, muszę kupić jeszcze parę rzeczy. I tu jest tak strasznie dużo produktów w Aldim, że nigdzie na świecie nie ma tak dużo produktów fantastycznych, cudownych. Żadnych specjalnych zasad bezpieczeństwa nie ma, tylko przy kasie mogą stać 3 osoby, no i kasjerka jest za szybą. Taką zbudowali, jest plexi szybę. A towaru jest po prostu po brzegi, jest pełno, mnóstwo cudownych rzeczy. Tęsknię, bardzo tęsknię za niemieckim Aldim, no a w Portugalii jest bardzo biedny. Jak widzicie, zmieniliśmy się, gdzie teraz Kasia prowadzi. Jesteśmy na niemieckich autostradach, jedzie się bardzo przyjemnie, prawda? Nudno. Nudno, no bo autostrady, to jak mówiłem wcześniej, no, są totalnie nudne. Ale pogoda jest zdecydowanie piękniejsza niż w Portugalii na przykład teraz, to mnie pociesza. Cieszę się, że wyjechaliśmy, bo przez najbliższy tydzień ma tam lać i ma być 17 stopni, a w Polsce ma być słoneczko i ma być pięknie i cudownie, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Dzisiaj nie dojedziemy do Polski, bo sprawdziliśmy, że na granicach są 10-godzinne korki. Więc dojedziemy do granicy i zobaczymy jutro, jak będzie wyglądała sytuacja z korkami. A dzisiaj się chillujemy po prostu gdzieś na jakiejś stacji. Bo jest o wiele tutaj mniej restrykcyjnie niż w innych krajach, gdzie podróżują, chodzą do sklepów. Jest jakby wezwanie do bycia rozsądnym, ale nie ma takich obostrzeń strasznych, zakazów. Także chyba nawet dzisiaj gdzieś na cicho się zatrzymamy. Co nawet widać na jezdni, bo w Hiszpanii, bo w ogóle samochodów na autostradach, we Francji nic nie było, a tutaj bardzo dużo osobówek jeździ i żadnej policji, żadnych oznakowań, żadnych kontroli, nic czegoś takiego nie ma. Więc Niemcy chyba nie są tak spanikowani jak reszta Europy. Mamy kolejny poranek, jest godzina 8:50 i śpimy pod jakimś supermarketem. Zajechaliśmy wczoraj na autostradę, no nie wiem, taki parking na autostradzie, ale po prostu było tak strasznie dużo tirów i te tiry miały włączone silniki niektóre i dudniło niesamowicie, więc tam się nie dało spać. Więc pojechaliśmy dalej, zobaczyliśmy, że jest Kaufland i Lidl, Aldi i zajechaliśmy tutaj i... No i jesteśmy. A jeżeli jest niedziela, w Niemczech nie ma, sklepy są pozamykane w niedzielę, to też nie ma tu żadnego ruchu. Za chwilę będziemy przekraczać granicę. Sprawdziliśmy sobie, bo wiemy, że są kolejki na granicach w Niemiec, pomiędzy Niemcami a Polską. I jest taka strona internetowa, na której można sprawdzić, jak duże są te kolejki. No i zobaczyliśmy, że na jednym przejściu jest 4 godziny oczekiwania, ale wydaje mi się, że to chodzi o tiry, że tiry muszą 4 godziny czekać. Wczoraj było 7 godzin. Strona, na której można sprawdzić długość oczekiwania, to jest strażgraniczna.pl. Tak właśnie, Czechowice, wjazd do Rzeczypospolitej Polskiej 4 godziny, na wszystkich pozostałych przejściach odbywa się na bieżąco, więc pojedziemy przez Zgorzelec prawdopodobnie, bo to jest zaraz obok Zgorzelec koło Czechowic. I potem wrócimy na autostradę. Wyślę te wszystkie linki, czy ten link wrzucę wam pod spodem, pod tym filmem. Jakby ktoś był zainteresowany, to może sobie tam wejść i sprawdzić. Ruchu nie spodziewam się, żeby był jakikolwiek ruch, ponieważ jest niedziela, a w niedzielę, tak jak mówiłem, wszystko jest pozamykane, łącznie z tirami, tiry nie jeżdżą. W niedzielę chyba tylko te, które muszą i wiozą jakąś żywność. Pijemy herbatkę i zaraz wszystko się bierzemy. Take me far away before my mind spins off and I am on derail.
Dzień dobry. Sami, no. Dzięki. Co jest? Więcej pokażę, bo od słońca. Jezuję. Więcej pokażę temperatury, bo słońce nie grzeje. Tylko jesteśmy zbadani. Temperaturowo. Słyszeliśmy coś, nie coś. Podobno wirus szaleje. Mam to wypełnić tutaj od razu? To? Tak, tutaj na miejscu. Państwo wypełnią, to ja odejdę. To gaszenie się. Teraz wypełniamy takie formularze. Karta lokalizacyjna. A, możemy złożyć zapotrzebowanie na artykuły żywnościowe, posiłek, kontakt z psychologiem. A. Dostaliśmy też taką instrukcję o aplikacji. Musimy zainstalować aplikację kwarantanna domowa. Dostaniemy SMS-a. Podejdziemy numer telefonu nasz, dostaniemy SMS-a. Zainstalujemy aplikację, a później będziemy musieli codziennie robić sobie selfie. Tu są wszystkie informacje odnośnie tej aplikacji. Ważne, aktywuj aplikację w miejscu odbywania kwarantanny po odebraniu SMS-a. Aha, czyli teraz otrzymanie wiadomości to znak, że twoje dane pojawiły się w bazie. System jest połączony z bazą numerów telefonów osób, które zostały objęte kwarantanną. Karty? Paszporty też? Nie, to nie. Paszport. Nie ma pan dowodu? Wpisałem paszport. No dobra, proszę. Siedzimy sobie i czekamy z Kasią, rozmawiamy na temat tej całej sytuacji i no na wszystkich pozostałych granicach nie było czegoś takiego jak tutaj, że się stoi w kolejce i sprawdzają, trzeba wypełniać dokumenty. Sami nie wiemy, czy to jest dobre, czy to jest złe. No na pewno jest to jakaś kwestia bezpieczeństwa, ale ciekawe jest to, że wystarczy wirus, zagrożenie i ludzie po prostu całą swoją wolność oddali, o tak. Pan powiedział, że musicie teraz iść na kwarantannę. No wiemy, niestety wiemy. 2 tygodnie będziemy siedzieć w domu. Jeszcze my mamy, wiecie, co robić przez internet, ale jak ktoś pracuje, albo ktoś ma jakieś obowiązki, rodzinę do opieki, o, jedziemy. Ciężka sytuacja. Proszę bardzo. Dzięki. Super, tą aplikację to dopiero jak dojedziemy, nie? Do domu ściągnąć? Tak. Dobra, dziękuję bardzo. Do widzenia. Polska! Dało się. Teraz się odchrząknąłem. Nie mogłem kaszlnąć przy nich w ogóle przez te 5 minut. 20 minut, nie wiem, tu staliśmy. Ach, mamy. Mamy się muszą dowiedzieć, że dobra, jesteśmy. W Polsce. W Polsce. Prosto z granicy przyjechaliśmy na parking koło stacji benzynowej. Cena benzyny jest cudowna. Diesla. 3,99 za litr diesla, czyli to jest po prostu magia. Cudowny, uwielbiam. Za kleczkę zatankuję pod sam korek. I pojedziemy na naszą kwarantannę i będziemy przez 2 tygodnie siedzieć na miejscu, odcięci od świata. No, nie mam pytań. Wiesz,
wjeżdżam do mojego miasta rodzinnego, a tu straż tańczy kaczuszki. Jedziemy właśnie jeszcze pomachać Kasi rodzinom. Rodzicie przez okno. Poczekaj. Podjechała straż pożarna pod czyjś dom i zaczęli tańczyć. Byłem przekonany, że w Polsce, z tego co widzieliśmy w internecie, jest gorzej niż w Hiszpanii, jeżeli chodzi o restrykcje i zakazy. Wszędzie jest zostań w domu, a widzę, że ludzie, to jest mnóstwo ludzi, najwięcej ze wszystkich krajów, porównując Hiszpanii, Portugalii, we Francji, w Niemczech, to najwięcej ludzi jest w Polsce na ulicach. Mimo że jest niedziela, to ruch jest bardzo duży na drogach. Do bramek na autostradzie trzeba było czekać. Pod Lidlem, pod Netto, pod jakimiś supermarketami normalnie są kolejki ludzi. Pełne parkingi i sporo ludzi jeździ na motorach, na quadach, na rowerach, spacerują. Więc chyba nie jest tak, jak w tych mediach przedstawiają, że jest tak strasznie źle, że wszyscy siedzą w domach i jest taka totalna panika. Więc to jest dobry znak. Albo zły, zobaczymy. Czas pokaże, czas rozliczy, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Ale no zdecydowanie najwięcej ludzi jest w Polsce. To widzimy już. No a ja jestem po prostu totalnie, nie wiem czy widać, moje oczy są totalnie podkrążone. Ledwo co patrzę na oczy. Po 4 dniach za kierownicą, po 4 dniach monotonnej jazdy po autostradzie już mam totalnie dość. I marzę o tym, że jak przyjadę do domu, żeby po prostu zjeść coś, wykąpać się i iść spać. Bardzo męcząca droga. Uważam, komunikat nadaje się bardzo. Słuchajcie, człowieki, kiedy należy w domu, by nie zagrażać tu śmierci nikomu. Szanowni Państwo, w związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Jeżeli niezwykle jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu. Właśnie przyjechaliśmy pod mój dom, przywitać się z moimi rodzicami i okazało się, że złapaliśmy gumę. To jest niewiarygodne. Ostatnia godzina drogi złapaliśmy gumę i Łukasz musi wymieniać koło. To znaczy pomocnik Łukasza. Złapaliśmy gumę. Mówiłam już. Tak? No. I to jest rura, którą kupiłem w Albanii i będę teraz próbował to odkręcić. Przejechaliśmy prawie 3,5 tysiąca kilometrów, jechaliśmy przez 4 różne kraje i kilka kilometrów pod domem złapaliśmy gumę. Normalnie koło wyleciało powietrze, no i musiałem wymienić. Co jest najdziwniejsze, ja o tym myślałem przez ostatnie 2 dni, jak byliśmy we Francji, to myślałem, co jeżeli złapiemy gumę we Francji, kto nam pomoże? Bo przecież nie ma teraz nikogo, bo wszyscy są zostań w domu, nie? I na szczęście ten cały zestaw, który miałem z Albanii zadziałał. No i mogłem sam wymienić to koło. Także Bogu dzięki, udało się samemu. Mam nadzieję, że już raz dojedziemy na miejsce naszej kwarantanny bez większych przeszkód. Drugiego koła nie mamy. Także żegnamy moją skawinę, właśnie wyjeżdżamy. No i przed siebie. Jeszcze od razu wam spieszę donieść, powiedzieć, żebyście się nie martwili, nie bali, nie przejmowali, że pojechaliśmy do Skawiny i tylko przez okno pomachaliśmy moim babciom i moim rodzicom. No i tyle, pomachaliśmy, pokazaliśmy się, zmieniliśmy koło, no i jedziemy w dalszą drogę. Także żadna niebezpieczna sytuacja tutaj się nie wydarzyła.